Teraz mamy gościa z Węgier, z zagranicy, pan dr Zoltán Major, Széchenyi University of Győr. Application of special embedded rail system for tramway tracks in Hungary. Zapraszam. Dear colleagues, this is my pleasure to... Drodzy koledzy, mam przyjemność przeprowadzić tę prezentację. Teraz nazywam się Zoltán Major i jestem starszym wykładowcą Uniwersytetu w Győr. Na tej uczelni ja wykładam konstrukcji i teraz chciałbym omówić SSDAD LMS system. To był pierwszy system LMS na Węgrzech w sieci tramwajowej. Dźwięk. Nie, ta prezentacja to zastosowanie specjalnych wbudowanych układów szynowych dla torów tramwajowych na Węgrzech. System SICA SST 18. Na tym slajdzie widzicie Państwo zawartość tej prezentacji. Chciałbym pomówić o tych punktach. Na tym slajdzie widzicie Państwo główne właściwości tego systemu. Ten system wykorzystuje materiały 340 na 45, grubość pod szyną to jest 60 mm. 16 pisze. W laboratorium były 4 parametry wyznaczone i 2 główne parametry to sztywność wzdłużna i odporność na pionowe wyciskanie do góry. Tutaj na zdjęciach widzicie pewne pomiary. Na tym slajdzie widzicie Państwo pomiar sztywności wzdłużnej i przy użyciu ciśnienia z jednej strony, a z drugiej strony szyny mierzymy przemieszczenia. I na tym slajdzie widzicie Państwo wyniki tych pomiarów. Sztywność wzdłużna tego układu to 12,5 kN na milimetr na metr, a maksymalna siła w momencie uszkodzenia to 180,2 kN. Maksymalna siła wymuszająca pęknięcia w materiale, ścinające w materiale. Widzicie te pęknięcia tutaj na zdjęciu. Pęknięcia będą skutkiem sił ścinających. Inny główny parametr to odporność na wyciskanie ku górze. Tu po lewej stronie widzicie Państwo pomiar. I po prawej widzicie Państwo tryb uszkodzenia tej konstrukcji. Maksymalna siła była 67 kN, a maksymalne przemieszczenie, odkształcenie to było 4,95 mm. Po teście laboratoryjnym
przeprowadziliśmy pewne obliczenia, wykorzystaliśmy programy elementów skończonych i pewne inne modele uproszczone z wykorzystaniem modeli prostych i podwójnej wiązki. Widzicie Państwo właściwości tu na tym slajdzie. Wyliczyliśmy rzeczywistą lukę i długość od powietrzania, odgazowywania. Tutaj widzicie wyliczone dane na tym slajdzie. I tu na tej ilustracji widzicie Państwo przemieszczanie się końcówki szyny w temperaturze 45 stopni Celsjusza, zmiana temperatury. Dalej wyliczyliśmy krytyczny wzrost temperatury i odporność na wyboczenie w pionie. Tutaj mamy równania. I jeśli promień krzywej w płaszczyźnie pionowej jest 250 metrów, wtedy wyliczona krytyczna zmiana temperatury to 474 stopnie Celsjusza. To jest bardzo bezpieczny system, bez ryzyka tutaj wyboczenia. 474 stopnie Celsjusza. Ten rysunek pokazuje układ wielowarstwowy tej struktury. Pod prefabrykowaną płytą, która dalej była pod nią jedna warstwa matry elastycznej 2,5 centymetrowej grubości. Dla wyliczenia współczynnika podłoża wykorzystywano metodę holenderską, a po wyliczeniu mogliśmy wyliczyć strefę przejściową, tak jak to pokazano na ilustracji. W torowisku trzy różne typy mat wykorzystano. Widzicie Państwo na tym zdjęciu. Te dwa zdjęcia pokazują Państwu tor przed i po zainstalowaniu torowiska. Przed i po zainstalowaniu. No i na koniec pokazują dwa wykresy. Po lewej pomiarów dokonano przed budynkiem, a ten po prawej w dużym pokoju mieszkania. I ten wykres pokazuje wysoki stopień utraty prędkości wibracji. Ten system to była pierwsza sekcja toru LMS w sieci tramwajowej w Budapeszcie. Doświadczenie z tego jest bardzo dobre i ten slajd pokazuje zalety tego systemu. Chciałbym podziękować za pomoc w przygotowaniu tej prezentacji następującym osobom wymienionym na slajdzie. Dziękuję Państwu za uwagę i w razie pytań proszę napisać mi e-mail na pokazany tu adres.
Thank you, Zoltán. Thank you for interest. Dziękujemy, Zoltán. Dziękujemy za tę ciekawą prezentację. Thank you.